Szanowni Państwo, witam ponownie po przerwie. Mam nadzieję, że wszyscy chwilkę mogli odpocząć, porozmawiać. Chciałbym poprosić pana doktora Ryszarda Kamińskiego o poprowadzenie kolejnej naszej sesji. Witamy wszystkich Państwa po przerwie i kolejnym prelegentem, którego mamy zaszczyt widzieć, powitać, to profesor De Barbaro. Byłoby chyba nie taktem, gdybym przedstawiał zbyt długo pana profesora, bo by to świadczyło o tym, że nikt nie zna pana profesora. Myślę, że wszyscy, którzy są w nurcie psychoterapii, rodziny, systemowej pracy, znają wszyscy pana profesora. Profesor specjalnie dzisiaj przyjechał, co może wydawać się rzeczą oczywistą, że przyjechał, jak każdy z nas przyjechał, ale przyjechał dzisiaj prosto z Krakowa. Były perturbacje, bo mgła, natura, kosmos były elementem, które mogły zakłócić obecność pana profesora, bo od 3 dni z Krakowa nie wylatywały żadne samoloty. Mgła, wiemy. Nie chciałbym tak przy okazji niefortunnie łączyć mgły z jakimś innym incydentem, który miał miejsce w historii naszej Polski. Stąd też pan profesor uniknął konfrontacji z mgłą i zdecydował wziąć sprawy i życie w swoje ręce. Wsiadł z małżonką w samochód i przyjechał bezpośrednio do nas samochodem z Krakowa. Dzisiaj nad ranem wyjechał i jest. Panie profesorze, zapraszam. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście przybyłem i jest mi miło tutaj Państwa widzieć. Ja mam opowiedzieć o XXI wieku, jego początku i o kryzysie. Ten obrazek, który Państwo macie tutaj na slajdzie tytułowym, to jest nieprawdziwy. To jest taki wesoły, a nie ma wiele do śmiechu. Natomiast ten, to jest moje zwierzenie do Państwa. Tam stoi moja babcia, prababcia. Zobaczcie Państwo, to jest rodzina modernistyczna. 3 pokolenia, rządzą mężczyźni, im dorosły starszy, tym mądrzejszy, a małżeństwo jest aż do śmierci. Tak było niegdyś, czasami za tymi czasami tęsknimy, a być może warto zobaczyć, jakie zalety i wady ma to, co się teraz dzieje i to, co można by nazwać ponowoczesnością. Czasami mówimy postmoderna, czasami mówimy nowoczesność płynna, różne terminy używane, a definiować nie będę, bo ci, którzy się tym zajmują od lat, przyznają, że ta kategoria jest trudna do zdefiniowania. Ale żeby wprowadzić, to 3 słowa o tym, jak ponowoczesność wygląda w sztuce, to może być o tyle ważne, czy o tyle interesujące, że wielu teoretyków uważa, że właśnie ponowoczesność zaczęła się od sztuki. Zobaczcie Państwo, tak wygląda ponowoczesny dom. On nie jest po trzęsieniu ziemi, tak miał wyglądać. To jest to zakwestionowanie formy, to jest to żart z formy. To jest ta niepewność, która ma zarazem zaciekawiać. A zarazem jest miejsce na pastisz. Macie Państwo w tle obraz Salvatore Dali, a potem są Simpson, chyba tak się nazywa, Simpsonowie. No i w ten sposób można sobie żartować z arcydzieła, a można z arcydzieła żartować także i w ten sposób, że poniekąd pojawia się pewien rodzaj bluźnierstwa. To jest z jednej strony Ostatnia Wieczerza, ale tam mamy też pastisz tego, więc będzie miejsce na Gorbaczowa, Honeckera, na Gwiazdę Roka, na Pisuar. Takie są żarty w ponowoczesności. To jest wyzwanie, czy dla nas żart
ze sztuki albo żart z sakrum jest dopuszczalny, czy nie? Różne są odpowiedzi na to pytanie. To było w sztuce, czy to się dzieje w sztuce? Niektórzy, dodam jeszcze, mówią, że kategoria piękna w ponowoczesności jest zakwestionowana, co gdy mówimy o sztuce, wydaje być szczególnie istotne. A co słychać z rewolucją technologiczną? Tam w tle państwo macie Straż Nocną Rembrandta, ale ci, którzy przyszli oglądać arcydzieło, raczej siedzą przy SMS-ach. To ich bardziej ciekawi. Mnie się kiedyś tak przytrafiło, że mój syn, posądzając mnie o pracoholizm, kupił mi takie urządzenie, przy pomocy którego mogłem właśnie siedzieć przed komputerem i dostałem taką kierownicę i mogłem naciskać pedał gazu, hamulec, no i mogłem mieć takie wrażenie, że szybko jadę. To były takie Formuły 1 albo inne wyścigi samochodowe. Wieczorem mi to dał, do późna w nocy się tym bawiłem, a rano miałem wykład w innym mieście, jechałem autostradą i mało się nie zabiłem. W ostatniej chwili się zorientowałem, że istnieje pewna różnica między sytuacją, kiedy siedzę przed komputerem i ruszam tą kierownicą, a tą barierką z prawdziwą, oddzielającą pas lewy od pasa prawego. Otóż nie da się zresetować rzeczywistości, co się zorientowałem w ostatniej chwili. No ale ci z Państwa, którzy sprawdzali, jak to jest, bo są takie metody, że można zobaczyć, jak to jest w tym świecie wirtualnym, to jest ten obrazek na górze tej pani, to wiedzą, że ta realność od tego świata wirtualnego jest często trudna do odróżnienia. Dla mnie, jako dla psychiatry, to jest szczególnie istotna okoliczność, dlatego że odróżnianie realnego od nierealnego jest częścią, powiedziałbym, fundamentalną częścią zdrowia psychicznego. No więc kiedy ta granica się rozmywa, to wyzwanie dla psychiatry jest poważne. No i inna konsekwencja tej rewolucji technologicznej, że będziemy robić sobie selfie i będziemy troszkę selfish w ten sposób. Jak to wpływa na nas samych. A co z rewolucją obyczajową? Marilyn Monroe twierdziła, że szczęście to nie pieniądze, tylko robienie zakupów. No i w związku z tym Kartezjusz został zakwestionowany, robię zakupy, więc jestem. Jak to wpływa na nas, jak to wpływa na nasze wyobrażenie o świecie, o tym, co jest ważne, jak to wpływa na hierarchię potrzeb. No, będzie też okazja porozmyślać, jak to wpływa na rodzinę. Być może sytuacja jest taka, jak na tym rysunku, który ilustruje, że z jednej strony jest to kod kreskowy, a z drugiej strony on poniekąd przypomina coś w rodzaju krat więziennych. Że być może jesteśmy jakoś tak w konsumpcjonizmie uwięzieni. Tak mówią krytycy ponowoczesności, zwracają uwagę na to, że konsumpcjonizm nas odrywa od głębszych relacji, od możliwości bycia bardziej razem w głębokim tego słowa znaczeniu. Jestem z Krakowa i wiem, że w Krakowie nie tak dawno temu odbywała się ceremonia ślubna, że tak na chwilkę zacznę o wątku rodzinnym. Ceremonia ślubna odbywała się nie w kościele, tylko się odbywała właśnie w galerii handlowej. Widocznie uznali państwo młodzi, że to jest miejsce, gdzie właśnie należy celebrować to niezwykłe święto. A to z kolei już jest zdjęcie z trasy Warszawa-Katowice w pobliżu Częstochowy. Państwo znacie ten słynny utwór Beatlesów, All You Need Is... A nie, Shopping Center. All You Need Is Shopping Center. Taka jest teza autora tego billboardu. No i to jest ta ilustracja problemu, przed którym stoimy, a właściwie w który jesteśmy zanurzeni. A jeżeli potrzebujemy szybko zrobić zakupy, a nie mamy kasy, to nie martwmy się, są chwilówki. Można szybko w 15 minut mieć kasę i pójść do tego shopping center, albo coś kupić, albo chociażby ślub wziąć. Rzecz znowu jest dla Państwa jako psychologów może o tyle interesująca, że
że dla psychologa jest oczywiste, że częścią dojrzałej osobowości jest umiejętność odraczania. A to nam mówią, że nie musimy odraczać, że 15 minut jest. A jeśli to nie udaje, no to mamy sposoby na rozerwanie się. Rozerwanie się. Takie lub przy pomocy alkoholu, jak Państwo widzicie, to już dawno temu się działo. A jeżeli i to się nie uda, to na pomoc przyjdzie medycyna. Tylko Państwo widzicie, ja zapytałem tej pani w białym sweterku, tam jest w środku tego sklepu, ona jest sprzedawczynią, dlaczego to się nazywa medycyna? Wiem, to już teraz popularne, to jest chyba parę lat temu, czy zdjęcie zrobiłem. No i ona powiedziała, no bo jak tam ludzie wchodzą, to smutni, a wychodzą weseli. No i to jest terapia, jak Państwo widzicie tutaj w tym dopisie. Ale może być terapia... To jest z Krakowa. To jest... Ja przekażę właścicielowi tej knajpy, że Państwo są zadowoleni, że takie miejsce istnieje. To jest jakieś 300-400 metrów od Wawelu. Tak wzdłuż Wisły. No i w tej sytuacji pojawia się pytanie, jak wysławiać świat. Na przykład, czy jest różnica między prawdą a kłamstwem? To jest to pytanie, które po nowoczesności jest szczególnie ważne. Na przykład jak Donald Trump miał mniej widzów na inauguracji niż Obama, to sekretarka stanu na twierdzenie Obamy, że on miał więcej, powiedziała, a to taka prawda alternatywna. I w ten sposób idea postprawdy stała się uprawomocniona. Kategoria postprawda to jest kategoria, którą Oxford Dictionary uznał za słowo roku w 2016. 3 lata później już właściwie się nie dziwimy, że jesteśmy zanurzeni w postprawdzie. Więc kłopot jest dla terapeuty rodzinnego, ponieważ dla mnie wielowersyjność jest podstawą działania w terapii rodzin. Przychodzą różne osoby i każda ma coś innego do powiedzenia, każda ma inną wersję i ja to szanuję. Ja się staram sprawić, jako terapeuta katalizuję taką rozmowę, żeby oni doszli do jakichś dalej własnych wersji, ale takich, które nie jątrzą, nie iskrzą. Ale gdybym był politykiem, to bym powiedział, to tylko twoja opinia, z akcentem na tylko. Drugi problem z wysławianiem świata jest, że świat ulega medykalizacji, a nawet często psychiatryzacji. Dawniej ludzie byli nieśmiali, dzisiaj cierpią na social anxiety disorder. Dawniej bywali smutni, dzisiaj cierpią na depresję. Dzieci były niegrzeczne, dzisiaj mają ADHD. I to wszystko, a także napływ tych informacji, z którymi się spotykamy na co dzień, sprawia, że tych informacji jest tak wiele, że my sobie z tym nie radzimy i mamy ochotę uciekać do świata zero-jedynkowego. Że jest tak albo tak, lewo albo prawo. Politolodzy nazywają to, żyjemy w bańkach. Zróbcie Państwo sobie taki eksperyment, sprawdźcie, czy gdybyście ci, którzy słuchają TVN-u, spróbowali posłuchać TV1, czy tak się chyba ta stacja nazywa? Nie. Albo odwrotnie, czy jesteśmy w stanie wytrzymać, słuchać tych drugich? Strasznie trudne, bo bańka nas tak zatrzymuje w środku, dysonans poznawczy byłby tak dramatyczny, że raczej jesteśmy we własnej bańce i ona nas utwierdza. No i w ten sposób właściwie jesteśmy, chcąc nie chcąc, uczestnikami tego, co nazywa się często przez politologów wojną kulturową między wersją liberalną a konserwatywną. Albo żeby było bardziej uczenie między neoliberalną wersją a neokonserwatywną, żeby to było tak bardziej nowocześnie. No i w efekcie te dwa plemiona pozostają w procesie spirali nienawiści. Podsumowując, niegdyś, na przykład w średniowieczu, świat był w miarę jednoznaczny, niezmienny. Bóg karał i nagradzał. Jeżeli piorun trafił w jakieś domostwo, to dla wszystkich było oczywiste, że tam ktoś zgrzeszył i Bóg się wypowiedział. Później przyszło oświecenie,
z tezą, że rozum ludzki wszystko potrafi i im będziemy dłużej żyli, tym będziemy mądrzejsi, szczęśliwsi, bogatsi, lepsi i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć semper in altum. A dzisiaj jest tak. Jest pewien chaos i Państwo zapewne myślicie, że ja mam dwóje z ortografii. Nie, ja tak napisałem, bo wolno. Tak jest po nowoczesności. Tak jest. Zobaczcie Państwo, jak się pisze iPod. Po pierwsze, że to nie jest polski wyraz, ale używamy go na co dzień, a druga literka P, albo należałoby powiedzieć pi, jest duża, chociaż w środku wyrazu. Everything goes. A zatem nietrwałość, niepewność, doraźność, przygodność, chaos. To są te okoliczności, w których przychodzi nam żyć. Jest dużo barwności w tym świecie, jest dużo rozrywki w tym świecie, jest często fascynacja w tym świecie. Zgasł mi stoper i nie wiem, czy już nie przedłużam. Nie. Jednym słowem wciąga, a zarazem może gubić. I teraz przejdę do tych zjawisk rodzinnych ponowoczesnych, bo jestem terapeutą rodzinnym, o tym chciałbym Państwu opowiedzieć. Po pierwsze, być kobietą. Co to znaczy? Być kobietą to znaczy w dawniej, to znaczyło być od dbania o domostwo, to znaczyło smucić się, gdy syn lub mąż był na wojnie, to znaczyło dawać troskę, dawać miłość i dźwigać żałoby. Ale przyszedł feminizm i podpowiedział Kozakiewiczowi, jaki gest należy na tamtą wersję wykonać. A później już ta kobieta zdjęła ferszalunek robotniczy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ten obrazek po prawej na dole to nie jest jakaś maska czy taka woskowa. To jest kobieta prawdziwa. Tylko takie środki, nie wiem, jak to się nazywa, takie botoksy czy coś tam, co? Środki wyrazu, ale mi chodzi o te chemię, które ma na sobie. Właśnie, o tak, dobrze, niech będzie, jak mówisz. To są te środki wyrazu, które zabierają wyraz. Zauważcie Państwo, że to jest ten kłopot. No a być mężczyzną to jest najpierw uczestniczyć w wojnie. Wiecie Państwo, wojna takie masowe morderstwa, za które się dostaje ordery. Nawołuje się do boju, to jest zresztą znana okoliczność, że ten, kto nawołuje do boju, to siedzi albo w bunkrze, albo gdzieś tam jeszcze dalej, a walczą ci, którzy nie zawsze potrafiliby odpowiedzieć, dlaczego i o co walczą. Drugi, ten współczesny mężczyzna, no to widzicie Państwo, w jakiej biedzie pozostaje. Chciałby być taki jak ten rysunek na tablicy za nim, no ale jeszcze nie do końca wyćwiczył to, co trzeba. A trzecia okoliczność mężczyznę współczesnego spotykańca to jest to, co się nazywa rat race i co polega na tym, że się biega w kółko i nic z tego nie wynika. A co znaczy być dzieckiem? No, z jednej strony, nie wiem, czy to wyraźnie widać, że to znaczy rozdzielać zwaśnionych rodziców, co nie jest zadaniem prostym, pomijając, że utopijnym, to szkodliwym dla tego młodego terapeuty czy terapeutki. Następnie być ofiarą przemocy albo być ofiarą takiej miłości. Czy poznać, że to ja w środku? Nie, ja tak nie miałem. Nie, No ale Państwo wiecie, tak wygląda miłość bez wolności, bo my w gruncie rzeczy mówimy o takich dwóch parametrach. Jak się mają te dwa parametry do siebie? Między miłością a wolnością. Czy da się to zrównoważyć? A być nastolatkiem, tu sprawa się już staje poważna. Gdyby wziąć pod uwagę niektóre dane statystyczne, 1/3 nastolatków oglądało patotreści, 16%
ogląda patotreści co najmniej raz w tygodniu. Państwo wiecie, patotreści są takie treści, które właściwie z człowieka dobrego robią człowieka lubiącego zło, mówiąc delikatnie. 1/3 nastolatków uważa, że one pokazują prawdziwe życie. A paradoks polega na tym, że nastolatek lepiej sobie radzi w XXI wieku niż jego rodzic czy jego dziadek. Jak chciałem swojego syna nastoletniego, dzisiaj już jest człowiekiem poważnym, się przyjaźnimy, ale jak chciałem go ukarać, i to wtedy, państwo wiecie, popularna kara to jest zabieranie smartfona albo komputera. Tutaj się dawniej się dziecko biło, a teraz się mu zabiera komputer. No więc jak ja mu zabierałem komputer na określoną ilość godzin, to musiałem zawiesić karę, jak mi się coś zepsuło w tym komputerze. Bo on się zna, ja się nie znam. No więc to jest taka okoliczność szczególna, dlatego że jeżeli wziąć pod uwagę, że dawniej im ktoś był starszy, tym był mądrzejszy, to wówczas władza rodzicielska była spójna z tą jego mądrością. A dzisiaj często głupszy rządzi mądrzejszym. Ale to nie było, tylko żeby państwo nie myśleli, że to jest polityczna wypowiedź. Ja to mówię o rodzicach. No i teraz, co się dzieje z rodziną postmodernistyczną? Po pierwsze jest ten chaos strukturalny, gdy mowa o tym, kto włada, a kto jest mądrzejszy. Patriarchat upada, ale znak zapytania dlatego, że nie każdy patriarcha jest gotów oddać władzę. Mamy przykłady. Jezus Maria, co ja mówię? No, poza tym, jeżeli chodzi o rolę kobiety i rolę mężczyzny, jeżeli chodzi o ognisko domowe, no, jak oni tak uwielbiają pracę, no to trudno jest dbać o ognisko. Nie da się jednocześnie robić. Niby się mówi w podręcznikach pedagogicznych o quality time i nie wystarczy wrócić do domu i być w domu przy swoim komputerze, a dziecko ma swój komputer, już jest wszystko dobrze, tylko jest jeszcze potrzebna ta jakość tego wspólnego czasu. Ale kłopot jest tym wspólnym czasem, kiedy robię karierę. I już jestem na emeryturze. No, młodzi są bardziej zaradni niż starzy, a małżeństwo przestało mieć tę funkcję jak niegdyś, to znaczy przestało być pewnego rodzaju zadaniem i wyzwaniem, bo skoro wiadomo było, że ono ma być do końca życia, to bardziej się trzeba było o nie starać, niż kiedy to może być kontrakt krótkoterminowy. A więc miłość jest zagrożona. Żałuję, że to zdjęcie po lewej nie jest widoczne, ale opowiem państwu, dlaczego miłość jest zagrożona. Dlatego, że na tym plakacie po lewej stronie to jest reklama Big Brothera. To zdjęcie zrobiłem w Warszawie. Zresztą to drugie też, ale najpierw o tym pierwszym. W Warszawie to zdjęcie zrobiłem na ulicy Rakowieckiej, róg Alei Niepodległości. I co tam pisze? Wejdź z butami w cudze życie. To był sposób na przyciągnięcie widza do programu telewizyjnego. Czyli jeżeli to jest sposób przyciągnięcia widza, to oznacza, że widza tym można skusić. Fajnie jest wejść z butami w cudze życie. No i co się wtedy dzieje z intymnością? Intymność jest swego rodzaju fundamentalną wartością miłości. Ale jeżeli smakiem jest wchodzić z butami w cudze życie, no to przestaje to być takie oczywiste. I w ten sposób pogłębia się rozłączność między eros, czyli miłością erotyczną, atrakcyjnością, przyciąganiem się tym, co nazywamy czasami popędowością, a agape, czyli tą miłością głęboką, tą, co jest połączona z uczuciami, dbaniem o drugiego, z przyjaźnią. Zwłaszcza to może być trudne, kiedy jest patrzeć na ten drugi plakat. Ten drugi plakat to był... Zrobiłem zdjęcie go na róg marszałkowskich i jerozolimskich. Środek Warszawy, Warszawa w środku Polski, Polska w środku Europy, Europa w środku świata. I co tam pisze? No, fly more to nie doleciałem, to mnie nie dotyczy, ale to chodzi o zachłanność.
Zobaczcie Państwo, jak zachłanność może być niebezpieczna, ale to jest reklama. To w ten sposób przyciągają. W ten sposób jesteśmy kupowani. Zauważcie Państwo, że my jesteśmy przekonani na ogół do tego, że my kupujemy jakiś towar, jakiś sprzęt, ale ci od handlu wiedzą, że to oni kupują. Na pewno jesteśmy często kuszeni w internecie czy w telefonie, albo są tak zwane karty lojalnościowe. Jak wypijesz jedną kawę, to zapłacisz za jedną kawę, ale gdy pijesz 10, to dostaniesz jedną gratis. I tak jesteśmy kupowani. To jest to, co ma charakter tego błędnego koła konsumpcjonizmu. No i w związku z tym związek przestaje być taki atrakcyjny, bo sytuacja jest doraźna, przejściowa. No i jesteśmy bardziej egoistyczni, a więź staje się więzieniem. Jakie są tego skutki? Rozwodów trochę przybywa, jest gdzieś tak mniej więcej 30% rozwiedzionych, ale nie jest to wyraźne. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo związków nie jest związkami sformalizowanymi. W związku z tym nie trzeba, nie ma żadnego wydarzenia formalnego, kiedy ludzie się rozchodzą. Z jednej strony chcę jasno powiedzieć, to nie jest tak, że ja uważam, że rozwody są niedopuszczalne, bo wiem, jak często w małżeństwie jest przemoc, jest poniżanie, jest brak szacunku. Jedynym wyjściem jest zakończenie tego związku. Nie mam co do tego wątpliwości. Ale do terapii pary na ogół przychodzą ci dorośli, a dzieci nie przychodzą i my się adresujemy do tych dorosłych, jak im pomóc. No, czasem sobie zdają sprawę, że dziecko na przykład w sytuacji rozwodowej ponosi koszty najpoważniejsze, ale jeżeli się rozwodzą w gniewie, co ma często miejsce, bo adwokaci pomogą w tym, jeżeli to ma miejsce, to alimenty są ściągalne w zaledwie 19%. Spotkałem się z takimi danymi statystycznymi, że zadłużenie alimenciarzy wynosi ponad 11 miliardów złotych. Co to znaczy dla matki, która, bo to najczęściej matka zostaje z dzieckiem. To jest właśnie, to są amerykańskie dane, ale pokazują, jak przybywa bądź nie przybywa tych rozwodów, ale na pewno ubywa związków formalnych. Aha, że za głośno? Że nieodpowiednie argumenty? No, to się posłużę w takim razie Szymborską. Utworzę pod tytułem rozwód. Dla kotka nowy pan, dla pieska nowa pani, dla mebli schody, łomot, wóz i przewóz. Ale opuściłem pierwszą część. Dla dzieci pierwszy w życiu koniec świata. My nie zawsze doceniamy, że Szymborska to wiedziała. A przemoc jest w rodzinie. I seksualna, ekonomiczna, emocjonalna, kulturowa, polityczna, fizyczna. To wszystko się dzieje w rodzinie i te przemoce są bardzo ściśle związane z tym, o czym przed chwilą mówiłem, gdy mówiłem o tych nowych czasach, gdzie everything goes. Samotność. Nie wiem, czy to widać wyraźnie, jak ta samotność powstaje. Widzicie Państwo, na framudze drzwi są takie kreski. Często rysujemy, bo się cieszymy, jak nam dziecko rośnie. Ale potem to dziecko już tak urośnie, że wyfrunie. I to jest grafika Quintona Buchholza. I potem jest tak, że zostają rodzice sami. Dwie piąte amerykańskich dorosłych skarży się na samotność. A co rodzinę sprowadza do gabinetu terapeutycznego? Gdybym się miał z Państwem dzielić swoimi doświadczeniami w tej sprawie. Głód bliskości, który niekoniecznie jest wyrażany wprost, ale często jest wyrażany poprzez walkę o władzę. Jak nie dostanę bliskości, to przynajmniej będę kontrolował. Jak nie dostanę bliskości, to mnie to tak boli, że będę krzyczał. Jak nie dostanę bliskości, to będę uciekał w używki.
Albo jak nie dostanę bliskości, to poszukam kogoś innego, kto mi tę bliskość da. Albo jak nie dostanę bliskości, to się zanurzę w pracy od rana do nocy. A jak już się rozwodzę, to będę walczył dzieckiem, że to dziecko mi się należy. Dziecko wtedy będzie osamotnione i być może ucieknie w patologię po to, żeby rodziców na przykład zatrzymać. I teraz opowiem Państwu o czterech takich okolicznościach. Znowu sprawdzam, co jest sytuacja. Ile jeszcze mam? No to będę streszczał. Po pierwsze, to zderzenie patriarchatu z feminizmem. Problem jest kontraktu. Co ja mam zrobić? Miałam taką sytuację, że przyszła para przyprowadzona przez małżonkę. On mówi, dobrze, chętnie zabiorę się do tej terapii, chociaż ja nie wiem, czy to w ogóle ma sens, ale przyzna pan, że w listach świętego Pawła jest napisane, że mąż rządzi, a kobieta słucha. Wie pan o tym, czy nie? Czyli ważny jest kontrakt, czy ja się zgodzę na to, czy nie. Ja się na to nie zgodziłem, w związku z tym kontrakt był zawierany przez kilka sesji, aż się okazało, że jemu nie tak zależy na rządzeniu, tylko zależy na tym, żeby był szanowany. Po drugie, w tym zderzeniu patriarchatu z feminizmem ważne jest zobaczyć tą przyczynowość cyrkularną. To znaczy, im bardziej ktoś chce być patriarchą, tym bardziej kobieta będzie walczyła o swoje feministyczne prawa. Im bardziej feministyczne prawa będą w formie walki przekazywane, tym bardziej mężczyzna będzie się chował patriarchat. I tu mamy jedną z ważniejszych okoliczności terapii systemowej, żeby widzieć to w kategoriach przyczynowości kolistej. A daje B, B daje A. I zaprosić ich do tego, żeby przyglądali się temu, a nie tylko byli wewnątrz tego błędnego koła. Następna sprawa, gdy mówimy o tym zderzeniu patriarchatu z feminizmem, to jest pytanie, czy chodzi o to, co nam dziś niesie kultura, nie można tego lekceważyć, czy co w nas jest jako historia. Na przykład, kiedy ja postanowiłem nie być patriarchalny, to bardzo mi się to spodobało. Gdy swój genogram wiele lat temu robiłem, to zorientowałem się, że mi taka okoliczność grozi, ale mój dziadek, a zwłaszcza pradziadek i prapradziadek, no, ze śmiechu się wili. Naśmiewali się ze mnie. Ty, flejo, ty, głuptasie, to nie wiesz, kim jest mężczyzna. I to w nas jest, jako pewna mitologia, jako pewien zapis historyczny, więc tutaj większość jest kobiet. Proszę o wyrozumiałość dla mężczyzn, dlatego że oni muszą walczyć nie tak z kobietami, które dążą do sprawiedliwości i prawa do własnych praw, tylko oni walczą ze swoimi przodkami, którzy już dawno temu znajdują się na cmentarzach, ale ten przekaz wewnętrzny jest mocny i nie pozwala mężczyznom zgodzić się na sprawiedliwy na przykład podział obowiązków. I w ten sposób dochodzimy do tego, co jest tak fascynujące w terapii małżeńskiej czy terapii rodzinnej, żeby łączyć to, co jest między dwiema osobami z tym, co jest z każdym z tych osób, czyli intrapsychiczne z interpersonalnym. Jeżeli to się nie udaje, to te różne wzory i wyobrażenia powodują, że ludzie się nieadekwatnie ze sobą komunikują, stają się zagrożeni i stają się zagrożeniem dla siebie nawzajem, dochodzi do walki, walka prowadzi do wzajemnego unieważniania, a od unieważniania do braku szacunku, od braku szacunku do pogardy, od pogardy do rozwodu. Terapia po rozwodzie to jest właśnie problem, czasami się małżeństwa zgłaszają z taką sytuacją, to jest problem, który można by określić jako ryzyko walki dzieckiem. Dzieckiem chcą walczyć dlatego, że wyobrażają sobie, że w ten sposób dokuczą drugiemu. Albo wyobrażają sobie, że w ten sposób uratują jakiś ważny związek. Szansą na terapię porozwodową, tą, która właśnie ma ochronić dziecko, jest to, że nie będzie to terapia małżeńska. Jeżeli oni podjęli tę decyzję, należy to respektować. Ale żeby to nie była
obawa któregoś z tych małżonków albo ich obojga, że ja będę to małżeństwo łączył z powrotem, tylko że jesteśmy po to, żeby dziecko ochronić. Terapia dotycząca osób nieheteronormatywnych. Nie wiem, czy w Państwa gabinetach tak jest, ale moim tak jest, że bardzo dużo pacjentów, gejów, lesbijek zgłasza się w związku z tym, co się teraz w Polsce dzieje i przeżywają sytuację jako dramatyczną. Czują się zaszczuci, czują się odrzuceni, czują się niekochani, myślą, czy być dalej w tym kraju. Kiedy stres mniejszościowy jest słabszy? Z badań wynika, że wtedy, kiedy najbliżsi akceptują tę nieheteronormatywność. Gej, którego rodzice akceptują, że jest gejem, znacznie lepiej sobie poradzi z tym, co się dzieje w obszarze społecznym czy w obszarze politycznym. Jak zadbać o neutralność terapeuty, powstaje pytanie. Pamiętam taką porażkę własną, terapeutyczną, kiedy przyszedł młody człowiek po coming outcie z prośbą, żeby pomóc mu uratować relacje z rodzicami, bo rodzice go odrzucili. Nie jesteś już moim synem, powiedział ojciec, a matka w szlochu między mężem a synem. Ja byłem bardzo, nazwijmy to, po stronie syna. Starałem się, jak się okazało, zbyt nachalnie przekonać ojca, że homoseksualność nie jest patologią, że ten syn należy mu się szacunek i miłość. Tak byłem nachalny w tym przekonywaniu, że nie doceniłem systemu wartości tego ojca. On był w swoim systemie, on był w swojej hierarchii wartości. On był po kolejnym kazaniu, które usłyszał od... My mamy w Krakowie takiego świetnego arcypasterza, Jędraszewski się nazywał, to wszystko nam objaśnia, jak to jest. No i jest różnica między stanowiskiem episkopatu a stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia. To, co jest szczególnie ważne, to odróżnianie, nie wszyscy to są gotowi odróżniać, między osobami LGBTQ a pedofilią. Pedofilia jest zbrodnią, pedofilia jest przestępstwem, pedofilia jest patologią głęboką. Dla psychiatry i psychoterapeuty i tego, kto respektuje ustalenia Światowej Organizacji Zdrowia, homoseksualizm jest normą. Pytanie, jak sobie z tym poradzić w gabinecie terapeuty, to jest bardzo ważne i delikatne zadanie, bo musimy też z własnym systemem wartości sobie poradzić. Na przykład, co ma zrobić terapeuta, który jest wierzący, praktykujący i uważa, że homoseksualność to jest grzech i patologia i jeszcze jest wyznawcą arcybiskupa, zapomniałem nazwiska. A jak sobie ma pracować ktoś, kto jest po drugiej stronie barykady, a jednocześnie ma szanować to, co uważają rodzice tego pacjenta. Terapia patchworkowa. To jest, no, chciałoby się powiedzieć, typowa ponowoczesna sytuacja, bo jest dużo osób, jest rozdarcie lojalnościowe. Zobaczcie Państwo na tę rodzinę, pan Zdzisław. On jest tutaj jednocześnie eks-mężem, ojcem dwóch córek, ojcem syna, dziadkiem, szwagrem i tak dalej. No to kim on jest, pan Zdzisław? Nie może sobie z tym poradzić. Pamiętam taką terapię, że to był dobry człowiek. Miał pełną miłości w sobie, co zresztą ten genogram pokazuje. Ale to nie było ironiczne. No, w każdym razie on był tak rozdarty lojalnościowo, a te kobiety, które były dookoła niego, nie zamierzały mu pobłażać. W związku z tym on był bardzo rozdarty między te wszystkie swoje zobowiązania wewnętrzne i zewnętrzne. I być może wtedy jest potrzebna i terapia indywidualna, i terapia rodzinna. Wtedy jest pytanie, czy jak ułożyć te współpracy między terapeutami rodzinnymi i indywidualnymi. No i co tu zrobić z asertywnością, a co zrobić z empatią? Ile do kogo? Moje doświadczenie mówi, że to jest jedna z najtrudniejszych spraw. Odpowiedź na pytanie, kim jestem, nie zadowalamy się tą odpowiedzią zweryfikowaną po Kartezjuszu, że
robię zakupy, więc jestem. Chyba ten pilot chce Państwa zatrzymać na tym obrazie. No i teraz krótkie rady. Po pierwsze, terapeuci rodzinni radzą, żeby dostrzegać tą cyrkularność zjawisk, żeby być zaciekawionymi złożonością świata, żeby dbać o równowagę między wolnością a miłością, żeby doceniać otwartą komunikację, szacunek i empatię. Marek Aureliusz troszkę wcześniej radził, że by nie za bardzo być przywiązanym do własnych przekonań, żeby nie robić z nich dogmatów. No, właściwie on wyprzedził po nowoczesność, czy już nie mówiąc o niczym. To, co słyszymy, to opinie, a nie fakty. No, Nietzsche mówił o interpretacjach, a nie faktach, ale w pobliżu. To, co widzimy, to punkty widzenia, a nie prawda. Mógłby być doradcą Trumpa. A Gombrowicz twierdził, to ostatnie zdanie Transatlantyku było, też wyprzedził po nowoczesność. Nie jestem ja na tyle szalonym, żebym w dzisiejszych czasach co mniemał albo i nie mniemał. Spróbujcie Państwo tak zrobić, żeby coś mniemać albo i nie mniemać, ale nie robić tego, że mniemać i nie mniema, bo by się było szalonym. A jednak postmoderniści na to zwracają uwagę. Radzą, by jak ktoś jest inny, to żeby go nie odrzucać, tylko być nim zaciekawionym. Że nie musimy stracić swojej tożsamości, kiedy inny zewnętrznie, być może inny wewnętrznie, jakoś nas ciekawia, mamy do niego serdeczność, życzliwość. Jak będziemy nim zaciekawieni, tym innym, to wcale nie stracimy własnego koloru skóry, nie zmieni nam się kształt oczu ani wyznanie wiary. Możemy się wzbogacić tą innością. A niepoprawni romantycy, zaraz, chodź na artykuł, odpowiada na, bo tu jest pytanie, czy ta fala to jest odpływ czy przypływ? To jest zagadka, Państwo sobie sami odpowiecie, przypływ czy odpływ, ale odpływ jak będzie, to I love you zostanie, a jak będzie przypływ, to i to jest ta postmodernistyczna zbieranina chaosu. Dziękuję za uwagę.